idzie niebiec z karabinem na plecach. To ja do niego stój. Dawaj, Givare. Wojna się skończyła. Jak Niemcy ruszyli na Rosję w 15 roku, to Pułtus był ewakuowany. Pułtus był ewakuowany w kierunku Warszawy. Ale po przejściu 4 kilometrów szosą równolegle do Narwi, Niemcy puścili armaty na tą szosę. I z powodu tego strzału cała ludność miasta zbiegła nad nalew. Z szosy, która dość wysoko położona, zbiegła nad nalew. Nad Narwią na łąkach przeciekali ludzie ten front. Przeciekali. Ja w tym czasie z opowiadań, wiem, byłam chora na zapalenie płuc. I na drugi dzień po tym noclegu nad Narwią na łące ludzie się pytali mojej mamy, czy ta malutka żyje jeszcze. Ta malutka była wieziona na skrzynce. W skrzynce taka, o jak od owocy się wozi. Zaczepionej, założonej na trzy kółka rowerku. Rowerku małego, dziecięcego rowerku, który mój brat przywiózł sobie z Ameryki. Bo zanim rodzice zamieszkali w Pułtusku, to najpierw byli kilka lat w Ameryce, ojciec Ignacy i mama Aleksandra. Tam mama urodziła dzieci pierwsze. Wszyscy czekaliśmy na koniec wojny. Pamiętam to, że wszyscy marzyli o końcu wojny i czekali na ten koniec wojny. I mama zawsze mówiła, będzie wszystko, jak się wojna skończy. I było tak, jak Niemcy zdobyli w 15 roku Pułtusk, to w Pułtusku były 2 czy 3 młyny. Takie duże młyny, jak tu jest, koło kościoła. Takie młyny. Niemcy te młyny przejęli, ale nie, żeby o nie się troszczyć, czy tam w nich pracować, tylko zaresztowali to, co te młyny miały, zboże i mąkę. I teraz zboże, żyto było przeznaczone na chleb. Chleb dostępny dla wszystkich na kartki. Pierwszą wojnę chleb na kartki. Natomiast mąka pszenna wyłącznie dla niemieckich rodzin. Czy to do kuchni, czy na bułki, wyłącznie dla niemieckich rodzin. Niemcy, stąd takie bułeczki w moim wieści, jak były takie małe bułeczki, o jak pięść, nazywały się kajzerki. Dla polskich dzieci niedostępne. Polscy piekarze je piekli, ale nie, ale rzeczy, chleb był na kartki, a bułki pszenne tylko dla Niemców. Ja kiedy widziałam, jak ktoś taką bułkę zajadał, do rękami trzymał, tak mu smakowało. Ja też chciałam. I moja mama mi powiedziała, córeczko, i ty dostaniesz bułkę, jak się wojna skończy. No więc na ten koniec wojny czekali wszyscy. Mama w sklepie, a ja, nudziło mi się, wyszłam z mieszkania na balkon. Przy tej kamienicy Bierzyckiej, gdzieś mieszkali, z zewnętrznej strony pobudowany balkon drewniany, drewniane schody, balkon drewniany. I trzecie wejście z balkonu to było do naszego miejsca, mieszkania. Ja sobie wyszłam na ten balkon i gapi się. Podwórze było duże, zawsze się tam coś działo. A to pies kota gonił, a to kura się chwaliła, że jajko zniosła. Zawsze się coś działo. Tak było na co popatrzeć. Więc stoję na tym balkonie,
wychodzi kobieta z po takiej podwilicznej mieszkania z wiaderkiem. Mówię jej ładny dzień dobry, Kwiatkowska się nazywała, miała 70 lat, była bardzo stara, 70 lat miała już. Ona mu odpowiedziała, ale ona patrzy w kierunku bramy. Ta Kwiatkowska patrzy w kierunku bramy, a przez bramy biega z chustką tak, chłodno było, zimno nie, ale chłodno, z chustką tak, ona opadła na ramiona, włosy rozwiane, biega. Lokatorka tej kamienicy, krajewska. Ta Kwiatkowska pytają, kumo, co kuma taka zwrzoszona? A ona mi, kumo, podobno wojna się skręciła. Byłam na mieście, wracam z miasta, byłam na rynku. Jak ktoś przyszedł i powiedział, że wojna się skończyła. Ludzie go obstąpili, pytają, prawda czy nieprawda? No tego on nie wie, prawda czy nieprawda. Ale tak słyszał. I wtedy podchodzi ktoś inny i mówi, prawda, w Warszawie od wczoraj Niemców rozbrajają. Kumo, na te słowa w moich oczach wszystkie chłopy z rynku polecieli do koszar Niemców rozbrajać. O tak ja pamiętam koniec wojny. Z rynku w Pułtusku. A jak przychodziłam koło gimnazjum, to widziałam, jak chłopaki oknami wyskakiwali, bo dyrektor słyszał, co się dzieje na mieście szkoły, kazał zamknąć, to oni oknami wyskakiwali na ulicę, bo też chcieli Niemców rozbrajać. O, to ja to pamiętam, to z opowiadań. Mało, pamiętam jak, bo przy mnie jeden z nich opowiadał, ja to zapamiętam, jeden z tych gimnazjistów chłopaków opowiadał. Jak włączyli się ci, co wyskoczyli na ulicę, żeby Niemców rozbrajać. Jesteśmy w połowie 3 maja. 3 maja to ulica w Pułtusku. Jesteśmy w połowie 3 maja, idzie Niemiec z karabinem na plecach. To ja do niego stój. Dawaj, Giwere. Wojna się skończyła. Nasi waszych w koszarach rozbrajają. Stanął, popatrzył na nas, no było nas kilku, na nasze miny rozradowane i uwierzył. A jak uwierzył, to zdjął karabin i oddał. Tylko prosił, żeby go do koszar nie odprowadzać, sam pójść. Tak pamiętam rozbrajanie Niemców z pomocą gimnazjalistów pułtuskich. To moje życie. Od końca wojny do początku tej, to przecież moje życie. Miałam 7 lat, poszłam do szkoły. Pułtusku pierwszy, drugi oddział. 3 na wsi. Na wsi podwyżkowym w Wielątkach, bo wtedy już moja siostra, która dostała maturę i kurs wakacyjny nauczycielski zrobiła, dostała pracę w szkole podstawowej w Wielątkach podwyżkowym. I jak dostała tą pracę, to wzięła mnie do siebie i 3 klasy szkoły podstawowej ja robiłam w jej szkole na wsi w Wielątkach. A jakie to było warunki, to tylko króciutko powiem, to pamiętam, co mnie ja się przypomina. Jest zima, duży śnieg. Szkoła jednoizbowa, w chacie wiejskiej jedna izba na szkołę. Piec jakiś, w którym coś palą, żeby było cieplej. Siedzimy w ławkach, pamiętam, przychodzi chłopiec po takim śniegu, bez butów, boso, po takim śniegu. To ja się go pytam, czy ja, czy co, siostra, ktoś, my się pytamy, bo my na miejscu w tym budynku mieszkaliśmy obok. Dlaczego wszedł boso? Bo tata musiał jechać do Wyszkowa i but zabrali. To było tak, że jak zimą dziecko, chłopiec chciał iść do szkoły, to przychodził w taty butach. Jak tata nie miał drugich, a sam gdzieś się ruszył, to chłopiec albo nie przyszedł do szkoły, albo przyszedł po takim śniegu boso. Bieda, jakie sobie nie wyobrażacie.
po tej pierwszej wojnie. Jeszcze bolszewicy dokończyli. Pamiętam bolszewików, to ja pamiętam. Bolszewicy dokończyli.